Ja nie wierzę w dwie połówki pomarańczy, tak? Nie wierzę w to, że ludzie się dobierają i w ogóle to jest idealnie, wszystko się zgadza. Mama wie, że jesteś poliamorystką? Mama? Oczywiście, że tak. Czy ona jest mądrzejsza, czy jest ładniejsza, czy ma większe cycki? To jest trudne pytanie. Faceci mają tak, że jak im się pozwoli, to jest standard, prawda? To oni tego nie chcą. Żenia, jesteś poliamorystką, czyli kim? Jak to zdefiniować? O nie, najgorsza odpowiedź, definicja. Wiesz co, myślę, że każdy ma swoją. Jaka ale jest? Najprostsza jest chyba taka, że po prostu kocha się więcej, można kochać więcej niż jedną osobę. No i jakie są zasady takiego związku? Więc na przykład możemy się umówić, że jestem z kimś w relacji, kocham się, kochamy się nawzajem, ale jednocześnie pozwalamy sobie na to, że może w naszej relacji pojawi się ktoś jeszcze, czy z mojej strony, czy ze strony partnera. Tak? Albo też z kolei może się pojawić jakaś osoba, która będzie z nami wspólnie funkcjonowała. Czy w Polsce łatwo być poliamorystką? No nie. Czy ty mówisz o tym otwarcie? Czy twoja mama wie, że jesteś poliamorystką? Czy to jest jednak tajemnica i dopiero teraz wszyscy się dowiedzą? Tak, taki coming out. Trochę jest to coming out, ale ja, oczywiście większość moich znajomych wie na ten temat, ale to też nie jest tak, że ja się identyfikuję jako poliamorystka. Nie przedstawiasz się. Cześć, Żenia, poliamorystka. Tak. Aczkolwiek no, nie mam oporów z tym, żeby o tym mówić i widzę, że w Polsce jest z tym problem, mężczyźni mają większy z tym problem. I co mówią, co odpowiadają, kiedy już zdecydujesz się ich poinformować o tym? No najczęściej na początku się krzywią i mają takie, aha, czy ich tam lubisz seks, nie? I ja mówię, no wiesz co, nie do końca o to chodzi. I tak on, albo czasami są takie reakcje z kolei, ale super, ale fajnie, też bym chciał mieć taką dziewczynę i w ogóle. Ja na przykład słyszałam od mojego chłopaka, który się spotykał z dziewczynami, z innymi partnerkami, że ale ty masz super dziewczynę, ja bym tak nie mogła, ale ty masz ekstra laskę. A ja z kolei słyszałam, nie, no to wiesz co, no nie wiem, to mi się kojarzy z jakimś puszczalstwem, to jest słabe, więc jest jednak takie, bardzo jest nierówne to. Kobiety są traktowane dużo gorzej w tym temacie, tak myślę. Dużo trudniej jest w ogóle znaleźć partnera. Nie jest łatwo. Jest to możliwe, żeby kochać jednocześnie dwie osoby? Ja uważam, że może tak być, ale wcale nie musi. Może być tak, że ktoś nas zafascynuje, tak? I najczęściej tak jest, przecież nie jakby z tego powodu najczęściej zdradzamy. Poznajemy kogoś, jesteśmy zafascynowani, zauroczeni. Czasami to jest rzeczywiście tylko taka fascynacja i to przechodzi, ale czasami jest tak, że chcemy budować tą relację głębiej i dalej. I u mnie było tak, że w którymś momencie zdałam sobie sprawę, że kurde, po prostu zakochałam się w kimś innym i chciałabym w sumie i kontynuować to i to. I co teraz? Co ja mam zrobić? Tak? To nie jest takie łatwe. Czy to jest tak, że osoby poliamoryczne mają po prostu większe zapotrzebowanie na seks? Czy to mit? No chciałabym, żeby tak było. Ale to wcale tak nie musi być, niestety. Śmieję się. Co masz na myśli? Wiesz co, no... To chyba jest strasznie indywidualne, tak? Potrzeby seksualne, jak wiemy, są jakby... Seksualność każdego jest indywidualna. Można byłoby tak zakładać, że tak jest, ale czasami w ogóle tam nie ma seksu, tak? Może być tak, że jestem w kimś zakochana, kogoś kocham, a ta relacja w ogóle nie na seksie się opiera, więc niekoniecznie. Ale fajne jest to, że no możesz mieć partnerów, którzy realizują twoje różne fantazje, tak? Więc tego seksu może rzeczywiście może być więcej potencjalnie, ale wcale nie musi. Może być lepszy, bo będzie poskładany z różnych elementów. Może być, albo to, że wiesz, widzisz się z kimś innym, no to dopingujecie do tego, bo się uczysz na przykład z jednym partnerem czegoś i pokazujesz temu drugiemu coś. I on trochę zazdrosny stwierdza, dobra, to teraz muszę dać siebie więcej, bo przecież on może być lepszy, więc trochę to jest tak, że sobie żartuję, oczywiście takie zawody nie są fajne, ale z drugiej strony jest to motywujące, tak? No bo sobie myślisz, a co ta partnerka jemu ciekawego nowego pokazała, to może ja dzisiaj założę jakąś sexy bieliznę, bo chcę być fajniejsza. No nie wiem, no można się bawić. Wydaje mi się, że największym problemem takich związków jest zazdrość o partnerów, swojego partnera bądź partnerki. No, jak sobie jest, z tym poradzić? Tak. Myślę, że to też jest ciekawe, że często jakby płcie mają inaczej, nie? Że faceci bardziej, kobiety są bardziej zazdrosne właśnie o takie rzeczy emocjonalne, nie? O tą bliskość, a mężczyźni o ten seks. Ty też byłaś? Tak.
Tak, oczywiście, że tak. Tak? I nawet nie tylko. Ja też byłam zazdrosna oczywiście o takie aspekty typu dobra, czy ona jest mądrzejsza, czy jest ładniejsza, czy ma większe cycki, czy jest lepsza w łóżku. Tak? To są takie jakieś podstawowe pierwsze rzeczy, które ci przychodzą. Z kolei, no ja miałam taką sytuację, że mój partner był trochę dziwny i był bardziej zazdrosny o seks w ogóle, nie? Seks mu w ogóle nie robił jakby Czyli mogłaś się znaczenia. Kochać z kim chcesz, tak, nie ma problemu. Tak, ale o uczucie. Ale o uczucie, o bliskość, o czas. Czas jest strasznie ważny, bo wyobraź sobie, że tak, pracujesz, studiujesz, masz jednego partnera, widzisz się z nim, nie wiem, parę razy w tygodniu i nagle się pojawia drugi, teraz na przykład trzeci, czy tam partnerka i nagle się okazuje, że nie masz czasu. A kiedy ty myślałaś... Albo, przepraszam, teraz mi się skojarzyło, wyobraź sobie, wchodzi nowy film do kina, tak? Czy spektakl, na który chcesz iść. Z kim pójść? Z kim pójść, dokładnie. Bo każdy będzie się obrażał, że dlaczego poszłaś z nim, a nie ze mną. I to są takie przyziemne problemy. Czyli związki poliamoryczne wcale nie są proste. No nie są. Ale może jednak warto, więc pytam o to, jakie są zalety, jakie są plusy takich relacji. Ja uważam, że szczerość przede wszystkim. Przynajmniej w moim rozumieniu poliamoria polega na tym, że jest się szczerym, rozmawia się, ustala się pewne granice i zasady i jakby wszystko trzeba pertraktować. To nie jest tak, że skoro ja chcę iść do łóżka z kimś, to ja po prostu to robię, tylko zazwyczaj jest tak, że siadam i mówię, słuchaj, nie wiem, jest taki Kacper albo jest jakiś Adam albo ktoś tam, kto mi się podoba i chcę z nim iść do łóżka. Albo po prostu chcę się spotykać, tak? Chcę się poznać, chcę iść na randkę. I to nie jest tak, że ktoś mi mówi, tak, spoko, tylko może ktoś mi powiedzieć, wiesz co, jakby w porządku, ale powiedz mi coś więcej na przykład na ten temat, albo co cię tak fascynuje, albo dobra, może to nie jest najlepszy moment, bo mamy teraz na przykład konflikty w naszej relacji i może przełóżmy to na jakiś lepszy czas. Więc to jest zawsze jakaś taka, moim zdaniem, szczerość tego, że ja mówię, czego potrzebuję, ale to wcale nie znaczy, że druga osoba musi wyrazić w tej chwili na to zgodę. Myślisz, że w związkach monogamicznych tej szczerości często brakuje? Myślę, że tak. Bo no, z reguły jesteśmy ogólnie zazdrośni. I jeżeli teraz wyobraź sobie, że nie wiem, twoja partnerka ci mówi, wiesz co, podoba mi się ten chłopak i jakby coś bym chciała, to najczęściej, wiesz, rośnie ci gula i myślisz sobie, no ale czego, nie daje ci czegoś, czegoś ci brakuje, nie wiem, jestem kiepski w łóżku. Zaczyna się takie porównywanie, tak? A tutaj jest taka kwestia, że to wcale tak nie musi być. Może być tak, że to jest normalne, że ja nie wierzę w dwie połówki pomarańczy, tak? Nie wierzę w to, że ludzie się dobierają i w ogóle to jest idealnie, wszystko się zgadza. Tylko może być tak, że jeden partner daje ci to, a drugi daje ci coś zupełnie innego, tak? Jeden może rzeczywiście, nie wiem, spełniać twoje wszystkie, prawie wszystkie fantazje seksualne, ale na przykład nie lubi BDSM-u. I koniec, kropka. No nie lubi, nie chce, nie będzie cię bił, nie będzie cię klepał po tyłku, koniec, kropka. A drugi, szukasz tego gdzie indziej. Tak, a drugi mówi, spoko, nie ma problemu, mogę to robić. No i... Mówiłaś o porównywaniu się, o tym, że myślałaś o tym, czy dziewczyna twojego faceta ma fajniejsze cycki, no, jest ładniejsza, mądrzejsza. Jak sobie z tym poradziłaś? Czy nie udało ci się z tym poradzić i ciągle o tym myślałaś? Ja miałam takiego partnera, który bardzo dbał o to, żebym ja po prostu czuła się wyjątkowo i czułam, że jestem dla niego naprawdę najważniejsza. I niezależnie od tego, ale ja miałam taką sytuację, tak, że niezależnie od tego, czy on pójdzie z jakąkolwiek inną dziewczyną do łóżka i ona będzie mądrzejsza, ładniejsza i nie wiem, dowcipniejsza i tak dalej, to ja czułam, że ja jestem na pierwszym miejscu. I w mojej jakby sytuacji to mi dawało ten komfort, że mogliśmy o tym rozmawiać. Oczywiście też musiałam przerabiać to jakby gdzieś tam w głowie, że przecież może być tak, że jest rzeczywiście obiektywnie lepsza, niech będzie, tak? Ale to mnie kocha, to ze mną chce być. Myślę, że mógłby być problem jakby w kontekście tego, że by się okazało, że on też ją kocha, tak? I tu się zaczynają te schody, gdzie trzeba jeszcze więcej rozmawiać, jeszcze więcej pertraktować. Tylko czy to, że kogoś kocha, to ma ujmować mi? Myślę, że to jest takie strasznie złudne. No tak nie jest. Kochamy przecież wiele osób. Kochamy rodziców, kochamy, nie wiem, rodzeństwo, kochamy przyjaciół. Ja na przykład bardzo kocham swoich przyjaciół, kocham swoich byłych partnerów. Ja mam tak, że jak komuś powiedziałam, kocham cię w życiu, no to zawsze będę kochać tą osobę, to nie mija. A może to jest tak, co też czytałem w sieci, że to jest wasza ucieczka od nieszczęśliwej miłości monogamicznej. Albo od braku miłości w dzieciństwie. No, też to słyszę. Tak. Może ty uciekasz od czegoś. Oczywiście. No, jakby nie wykluczam tego. Oczywiście, że to są pewne jakieś aspekty, które mogą jakby się potwierdzać, ale no, to nie jest kluczowe w tej sytuacji, moim zdaniem. Po prostu nie odnajduję się w relacjach monogamicznych, tak? I
I to wcale nie znaczy, że ja na przykład muszę być w wielu relacjach. Może być tak, że będę w jednej i tyle. A jak się ktoś pojawi, to bardziej chodzi o tą otwartość, wiesz? Mi na przykład w poliamorii chodzi o to, że jestem z kimś, kto myśli podobnie i jest otwarty na taką możliwość, że ja się mogę zakochać w kimś innym. Potencjalnie. Tak, ale to wcale nie musi się wydarzyć. I co ciekawe, faceci mają tak, że jak im się pozwoli, to jest standard, prawda? To oni tego nie chcą. Nie korzystają z tej opcji? Nie korzystają. Bardzo często tak jest. I często jest tak, że w relacji jesteś jakiejś takiej, w której druga osoba to akceptuje, ale wcale nie musi z tego korzystać. To też no jest dobrze, okay. No dobrze. A co, powiedz mi, jak widzisz swoją przyszłość? Co z rodziną? Co z dziećmi? No, jak czy myślisz na przykład o małżeństwie? Czy to się łączy, czy to się wyklucza absolutnie? Nie, to się łączy, to się nie wyklucza. O małżeństwie ja nie myślę, ja jakoś jestem przeciwna małżeństwom, więc jakby to mam z głowy, może jakiś hippie. A co do dzieci, jak najbardziej, ja chcę mieć dwójkę, trójkę dzieci i jak najbardziej widzę taką opcję, że będę miała, nie wiem, partnera, z którym może będę miała dziecko, czy dwójkę, czy tą trójkę. I może będę miała innego partnera. Sobie nikogo nie znajdziesz, będziesz sama, no. Będziesz starą panną, nie wyjdziesz za mąż. Tak, słyszę tak. Nie obawiasz się tego? Nie. Nie. Ja? Nie.